Witam was serdecznie. Mam nadzieję, że już się wszyscy dzisiaj wydzwonili. No i jesteśmy z Kubusiem na dużej działce. Gdzie sobie wymyśliłem, że będzie owies. Tak wcześniej miałem znacznik rozłożony i dobrze, że go złożyłem, bo bym teraz już jechał po posiany. Ale to nic. Tu sobie jechał na dwa, gdzieś do połowy pola. Można powiedzieć, że te kreski się zgadzały, czyli jakby znacznik lewo-prawo jest mniej więcej dobrze ustawiony. Kubuś dzisiaj zasuwa. O! Proszę bardzo. O! O! Tego też się Bogdan nie spodziewałem. Szczęście w nieszczęściu się rozkręciło, ale pewnie znając szczęście, za kołem. Dobra, za kołem będzie głębiej. Akurat jest twardo, także mamy już tutaj pierwszą taką. Kurde, dosyć było mocne. No dobra. Za kołem niech będzie głębiej. Ale fajnie brać i czasami porobić coś w dzień. Kubuś na automacie mi tutaj zasuwa. Nic, kita, będzie dziura, to nieważne. Troszkę zacięgnę, za bardzo rozkręciłem i buja trochę tym siewnikiem, ale to też bujają te korzenie z kukurydzy, zauważyłem. Żeby tak się z jesieni wsiało, kurde. O, tu właśnie jechałem na dwa znaczniki. Nie chciałem tam nagrywać, tam krótko i tak, już się pomyliłem, zrobiłem ścieżkę na skarpę, a powinna być tam połówka, no ale już trudno, machnąłem pierwsze ścieżki, chciałem zrobić niepotrzebnie, bo to sobie zrobiłem, można by tak powiedzieć. Teraz jedziemy, robimy ścieżkę. To właśnie się ciężko sieje z tego względu, że mógłbym za łukiem mógłby jechać i... Ale zobaczymy, potestujemy nawigację. Nie ma tu łatwego życia, bo tu cały czas ciągnie w dół. Jak już widzicie sobie po masce, on już tak 10 cm wyjdzie za znacznikiem. Może czasami za dużo. Bo on tutaj chyba wpisane, nie wiem, nie pamiętam, 2 metry, teraz nie wiem czy aplikacje, no, niedostępne podczas autoprowadzenia. Nowe funkcje dostałem, nową aktualizację ostatnio pobrałem i macie funkcję zawracania do lewej, do prawej strony i tam ile ścieżek się wybiera, ale jeszcze nie dzwoniłem, nie pytałem. Jeszcze z tego nie korzystałem, można powiedzieć, znaczy on zawraca do tej samej, no, możemy się... Bo i tak będziemy jechać w tamtą, ale on zawróci nam bodajże do tam, gdzie już było siane. No i tu jesteśmy na 6 klasie. No nic, zobaczymy, czy ten zanurkowany owiec, ten jeden rządek, wiemy, że po kole, ile on tam będzie ten. Czy ja taką krótką 12, bo klucz to tam może znajdę. Zresztą John Deere stoi na dole z kluczami. Tu tak jadę po prostu z... pamięci. A w sumie mogę dwie pociągnąć. No i teraz, żeby tą funkcję zawracania, to musielibyśmy być po prostu w powietrzu. No to żeby zrobić, kurde, dwie nam tu zrobić, żebyśmy sobie pojechali tak 2 na 1,
musiał być gdzieś tu. To była moja szósta. Można byłoby do piątej się pobawić. No naprawdę, kurde, na tej kurce jechać nawet w T0 nie jest łatwo, bo buja tym ciągnikiem na lewo, na prawo. Mógłbym sobie tutaj zrobić pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, ten jest piąty. No, no bo będziemy i tak wyjeżdżać do ścieżki. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie zrobimy szóstego, zrobimy piątego. Zmylimy mu w oczach. Pierdolniemy jakiś znacznik. No i sobie lecimy na... A, z góry mogę wyłączyć mu powera. A się kurde rozkręcił. To śmieszne, bo tu nie miał na czym. Bo tutaj za bardzo taki kamień nie ma, żeby kółko się rozkręciło. Czyli na jesień ucierpiało, a teraz po prostu się to odkręciło, tylko Chrisu zapiął siewnik. No niby schowany, niby fajnie, nie? Ale znowu go ptaki posrały. No i jakby można powiedzieć, nie ma dobrego takiego miejsca. I tak patrzę, o, chyba Paweł zasuwa z opryskiwacza. No jedyny tutaj w okolicy, który coś tutaj robi. To ja nie wiem, czy ja przez te strajki zaspałem. Może tak być, że ja przez te strajki zaspałem i po prostu, no też gdzieś tu przygotowane. No to jest, można powiedzieć, idealne warunki do siewu, jeśli chodzi o dzisiaj. Bo mamy glebę przesuszoną, kółka się nie kleją, tylko odpadają, wał się nie klei, wał w tym piachu nie staje, no toś tam się pokleił środkiem, ale ta ziemia właśnie zdążyła się przez te 3-4 dni odgazować na tyle, że ta góra jest podeschnięta i jest ok. No i tak to wygląda, no zobaczymy. No. Jeszcze myślałem o jednym kawałku z tym mostem i wtedy bym dał rzepak na czwarty sezon. Ale z drugiej strony, no z owsem jest te pewne ryzyko, że jak się wyłoży, mówią, to nic nie zbierzesz. No i nie chcę też na taką skalę, nie mając dalej kombajnu, jakiegokolwiek kombajnu, nie chciałbym na taką skalę po prostu brać i się porywać na owies. Bo to będzie gdzieś 4,5 hektara mniej więcej. 4,5 hektara. I tam by jeszcze musiał ze 2,5 dosiać, no to byłoby 7 hektarów. Dużo, niedużo, tylko że tam są też kamienie, no i da się jakiś tam owiec leżący wyzbierać, to jest po prostu katorga. No i chyba tutaj mu odpuszczę nawożenie ze względu, że tu była kukurydza. To było dosyć tak w miarę dane z tej strony azotu, chyba z Polidapem, czy 130-140 kg wyszło. Dużo, niedużo, jak na taką trzecią klasę bardzo przepuszczalną, to moim zdaniem jest najbardziej ok. To kukurydza była ładna z tej strony. No i tam byłyby idealne warunki na Porto, żeby to zrobić, ale pod kukurydzę ktoś pociapać. Zobaczymy, jak on tu zawróci. Na pewno już niepotrzebnie mu nawigację wyłączyłem. Poliżę się o drogę. No. On będzie chciał do tego samego wrócić, czy do drugiego? A, do tego samego, widzicie? Bo chłopaki mówili, że... No i zawrócił sam. Mówili mi, że tu się wybiera po prostu do której ścieżki, żebym ja się tutaj nie pomylił, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, żebym się nie orznął, kiedy tą ścieżkę zrobić na siódmym. Bo tak wiecie, fajnie się w pętelkę kręci, fajnie się gada, ale później co do czego będzie byk i zaś kurde będą problemy. O, nawet znacznik, a to jeszcze można sobie jechać.
No, jeśli chodzi o równość tej nawigacji, prowadzenie, tutaj widzieliście już po 20 na godzinę, ta nawigacja ogarniała. Tempo oczywiście na polu było w miarę ładnie, po rzepaku nie było takich korzonków, nie było niczego. Jak na stole bym powiedział te ścieżki i 20 na godzinę, nawet tabelka w ogóle praktycznie nie, jakoś tam nie trzepało nią ani nic, także byłem też, no, jeszcze takiej nie testowałem, bo nie było na czym, żeby 20 na godzinę jeździć. No, z bramą talerzową 20 nie wyciągnę, ale to jest inna sprawa, bo to jest maszyna, która gdzieś tam też ciąga w jakiś sposób. No i jedyny taki to był rozsiewacz do nawozu albo ten opryskiwacz, no i z opryskiwaczem sobie poradził. No i musimy się tutaj wciągnąć, tak zrobić, żeby właśnie, to jest problem o tu po łuku uciekać, bo to było kurde prosto. No się takiej zastanawiałem, czy to szósta klasa, tam i tak nic nie rośnie, czy nie wziąć po prostu i jak prosto idzie, potem gdzieś z ręki jechać. I nie wiem, czy to nie byłby lepszy sposób, ale no zawsze jak ta ścieżka jest, to w jakiś tam sposób cię prowadzi, tak? Zablokowana, zablokowana. No chyba zrobię tutaj, to będzie wtedy pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Dobrze byłoby sobie taką jedną zostawić, żeby było od czego liczyć. No jest to taka trochę kombinacja, bo by chyba siało raz za razem. Może byłaby mniejsza wydajność na hektar. No mniej hektarów by się zasiało za godzinę, ale po prostu byłoby to pewniejsze, aniżeli tak. Bo to jest tak właśnie wycięte z kontekstu ten odcinek pola. No i zobaczymy, jak to będzie. Nie chcę właśnie też za dużo zbóż, bo później będzie problem, tak? No bo na parę ton gdzieś tam się jakąś cedołę wciśnie, coś się wysypie, a na większą ilość, no to już zbiornik jak sobie zajmiesz, no to już go nie masz po prostu, bo będziesz miał pół zbiornika czy 3/4, no i poucieka. Myślę, że problem ze sprzedażą w tym roku będzie bardzo duży, jeśli chodzi o nasze płody. Nie będzie naprawdę gdzie ich ożenić. No i tu mamy asory, co wtedy w nocy jeździłem. Tak mówiłem, że te 100 czy tam 110 litrów na tej szóstej klasie w zupełności wystarczyło. No tu będzie taki problem, bo nie jest zaznaczony łuk. Ja muszę sobie tak cofać pod górę, bo mam tylko 700 kg. Tu możemy sobie rzucić okiem na asory na szóstej klasie. No widać względem dołu, że ma ewidentnie jakiś tam problem. Mam, że te porta w miarę widać. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, no. Mogą być zęby, ale pierniczysz te zęby. W sumie lepiej byłoby się tutaj już wrócić. Znacznik do góry. Ciężko się gospodarzy, wiedząc, że tu masz tutaj szóstą klasę, a na dole jest gdzieś tam miejscami chyba pierwsza, coś Paweł mówił, takie to ciemne, raczej tego nie będziecie widzieć, ale tam mówił, że jest jedynki troszkę, dwójki, dużo dwójki, ale takiej tłustej dwójki, nie takiej dwójki jak u Chrisa, że taka druga, a jedziesz i się kurzy. O, jakiś tam badel się wrąbał, widzę. Słychać, jak tutaj wentylator buczy. Dlatego też nie chciałem gonić John Deere'a, bo mogłem, ale przekładanie kierownicy na taki areał, kombinowanie, zaraz by się grzał, dzisiaj dosyć ciepło, bo to jednak jest fest góra. O, proszę bardzo. Jeszcze trzeba się zatrzymywać. Grzałby się, to jest góra. No, od razu zobaczymy. No powiem wam, że no ja, jeśli chodzi o je takich właśnie po długości, jak prosto idzie na przykład,
to mi się wydaje, że jest ok, nie? Że jest naprawdę fajnie to prowadzi i widać, że po tych skosach mnie tu wyciąga. Na pewno znajdą się takie, bo luz na ramionach też jakiś tam jest. I znajdą się takie niuanse, że będą dziesiątki rozjechane, czy w jakiś tam sposób, bo widzicie, co się dzieje na górze? Na górze go po prostu przepycha, ten łowiec leci. No i trzeba wyjść nieraz coś poprawić. O i takie. Tak to wygląda. Bielutki, czyściutki, fajny. Łowiec jest fito. Kiedyś też siałem biały. Piernicze to. Nie ma co tutaj dupy ścierać, no. Nie ma dupy ścierać. Taka struktura. Mam nadzieję, że na deszcz taka do płynięcia będzie. Znaczy no, że nie będzie płynąć, że to świeżo ruszone, że jakiś tam opad. A, już padało troszkę. To 5-10 litrów, że przyjmie. Poczekajcie, chwilę coś jeszcze zobaczę.